Wykonując swoje codzienne obowiązki zawodowe, nawiązujemy relacje z pracownikami klientów, partnerów biznesowych, dostawców oraz urzędów publicznych. Bywa, że w relacji biznesowej chcemy obdarować się wzajemnie uprzejmościowym prezentem, na przykład w podziękowaniu za zakończenie projektu z okazji świąt lub jubileuszu firmy. Tu jednak mogą pojawić się wątpliwości, czy prezent jest tylko uprzejmością biznesową, czy też może wywoła u obdarowanego poczucie zobowiązania. Czy przyjmując go zachowam bezstronność, czy też przyjęcie prezentu podważy zaufanie do podejmowanych przeze mnie decyzji? Czasem trudno na te pytania znaleźć odpowiedź, tym bardziej, że proponowane prezenty mogą mieć różną formę, a przez to być niejednoznaczne. Aby wesprzeć pracowników, PKP Cargo wprowadziło politykę antykorupcyjną i prezentową PKP Cargo SA. Zgodnie z rozdziałem 2, zasady przyjmowania i wręczania prezentów, prezenty mogą mieć formę upominku lub rozrywki. Jeśli nie jesteś pewny, czy powinieneś przyjąć prezent, zawsze zadaj sobie pytanie, czy ów prezent może zachęcać do preferencyjnego traktowania darczyńcy? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, podziękuj, powołując się na wewnętrzne zasady etyki PKP Cargo SA. Akceptowane jest przyjęcie drobnego upominku biznesowego, który nie rodzi poczucia zobowiązania. Upominek nie może przekroczyć wartości 200 zł brutto i nie może być w formie gotówki lub jej ekwiwalentu. Pracownik, który otrzyma bądź wyrazi chęć wręczenia upominku o wartości powyżej 200 zł brutto, musi otrzymać zgodę od dyrektora w przypadku pracownika lub członka zarządu w przypadku dyrektora po wcześniejszej pisemnej opinii koordynatora. Zgody dyrektorowi zakładu spółki udziela prezes zarządu. Innym rodzajem prezentu jest rozrywka, którą może być zaproszenie na imprezy rozrywkowe, rozumiane jako wydarzenia sportowe, przedstawienia teatralne lub na przykład koncerty, do wartości nieprzekraczającej 500 zł brutto. Rozrywka taka powinna służyć polepszeniu relacji służbowych i nie może w jakikolwiek sposób godzić w wizerunek PKP Cargo SA. Dlatego pracownik powinien przyjmować i składać propozycje udziału wyłącznie w wydarzeniach rozrywkowych o charakterze promocyjnym lub jubileuszowym. Pracownik, który otrzyma bądź wyrazi chęć wręczenia rozrywki bez względu na jej wartość, musi otrzymać pisemną zgodę od dyrektora w przypadku pracownika lub członka zarządu w przypadku dyrektora po wcześniejszej pisemnej opinii koordynatora. Zgody dyrektorowi zakładu spółki udziela prezes zarządu. Obowiązkiem każdego pracownika jest zgłoszenie prezentu, rozrywek do koordynatora do spraw etyki, przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w Wydziale Compliance, który wpisuje prezent do rejestru. Zgłoszony przez pracownika prezent stanowi jego własność. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do Polityki Antykorupcyjnej i Prezentowej PKP Cargo SA, rozdział 2, zasady przyjmowania i wręczania prezentów. Skontaktuj się ze swoim przełożonym, compliance officerem lub koordynatorem do spraw etyki, przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w Wydziale Compliance. Pytanie możesz również skonsultować poprzez anonimowe kanały Linii Etyki.